Dzień dobry. Witam się z Wami. Można by powiedzieć, że kolejny raz z mieszkania o powierzchni 43 z kawałkiem metrów kwadratowych. Jest to mieszkanie, które znajduje się tym razem na osiedlu bohaterów II wojny światowej. Jesteśmy na drugim piętrze. Jest to mieszkanie składające się z dwóch pomieszczeń. Pierwotnie ten układ wyglądał troszeczkę inaczej, bo z tego pokoju, powiedzmy salonu, było wejście do kuchni. Tu jak widzicie, mamy tu wejście wciąż, ale właściciele wyburzyli tutaj troszkę ściany i dlatego mamy więcej tej przestrzeni, tak? Kuchnia niedużych rozmiarów, ale tak jak wspomniałam na innym mieszkaniu, jest ona bardzo praktyczna, wystarczająca na pewno dla pary czy dla osoby samotnej, bądź singla powinnam powiedzieć, nie osoby samotnej. Także myślę, że jest wystarczająca. W kuchni mamy położone płytki, które wyglądają w ten sposób, a wreszcie pomieszczeń oprócz łazienki mamy panele. Tutaj został zrobiony taki baryk i salon wygląda w ten sposób. Okna w tym mieszkaniu są od strony zachodniej, także jest tutaj naprawdę bardzo widno. I kolejny raz, słuchajcie, mieszkanie z widokiem na niską zabudowę. Nikt Wam nie zagląda do okna. Mieszkanie znajduje się w doskonałej lokalizacji. Można by powiedzieć, że budynek znajduje się w doskonałej lokalizacji, bo stąd jest naprawdę blisko do przystanków komunikacji miejskiej. Macie bardzo blisko tramwaj, blisko uczelnie, szkoły. Oj, przepraszam. Tutaj mamy łazienkę. Łazienka jest po remoncie, spójrzcie. Naprawdę myślę, że ktoś tutaj ją zaprojektował w doskonały sposób, bo mamy tutaj najpotrzebniejsze sanitariaty, wiadomo, ale są tutaj też i półeczki, które są fajnie zaaranżowane. I tutaj mamy kolejne, a wiadomo, że w łazience takie rzeczy są zawsze mile widziane. Prysznic. Tutaj też zamontowano takie oryginalne lampki. Naprawdę bardzo, bardzo przyjemne, jak na małą łazienkę, to przestrzeń jest bardzo komfortowa. Tutaj też własnoręcznie właścicielka, spójrzcie, zrobiła takie półki na buty. A w korytarzu znajduje się bardzo duża szafa w zabudowie. I ona tutaj została zaplanowana naprawdę w bardzo dobry sposób. Nie jestem w stanie Wam pokazać, jak ona jest duża, ale jest bardzo długa. I ona została tak zrobiona, że właściwie jest po całości tego korytarza, który jest naprawdę długi, ale nie jest zbyt głęboka, bo jest tutaj na szerokość kawałka ściany. A teraz pokażę Wam sypialnię. Jesteśmy w mniejszym pokoju. Właściwie one tak naprawdę nie różnią się zbyt wielkością, może 1 m2. Jest to przestrzeń naprawdę bardzo, bardzo ustawna. Tutaj mamy parkiet i wyjście z tego pokoju jest na naprawdę fajny, urokliwy balkon. Widok jest na niską zabudowę, a właściwie z perspektywy krzesła, na które usiądziecie, czy fotela, to widzicie tylko chmury. I tutaj mamy pokoik. Dla Was taka ważna informacja jest taka, że to mieszkanie możecie kupić z tym całym wyposażeniem, czyli z tą szafą, z tymi łóżkami, z tym wszystkim, co widzicie. Jest to, można powiedzieć, gotowiec inwestycyjny. Jeżeli szukacie mieszkania, w które chcecie ulokować swoje pieniądze i chcecie, żeby te pieniądze zarabiały. Także możecie przejąć to mieszkanie w takim stanie, w jakim ono w tej chwili widzicie i właściwie można od razu po jakimś drobnym odświeżeniu czy jakichś drobnych naprawach w tym mieszkaniu zacząć zarabiać pieniądze.
standardowo. Jeżeli macie pytania, zapraszamy, z miłą chęcią Wam pokażemy to mieszkanie. Chcemy, żebyście zauważyli jego potencjał, bo ten układ tych mieszkań jest naprawdę wyjątkowy. Szkoda, że teraz tak się nie buduje. Lokalizacja cudowna. Czy szukacie dla siebie, czy pod inwestycje, będziecie na pewno bardzo zadowoleni. Tymczasem życzę Wam miłego dnia, do usłyszenia, do zobaczenia.